Siemano wszystkim. Słuchajcie, ja wczoraj nagrałem swoją krótką wypowiedź, opinię na temat wyników wyborów, które się odbyły 2 dni temu, ale obejrzałem to, krótko to wisiało na YouTubie. Ustawiłem to jako prywatne, bo stwierdziłem, że raczej nie będę się wypowiadał na tematy polityczne. Raz, że się na tym nie znam, nie będę z siebie robił jakiegoś mądrali. Wolę się wypowiadać na tematy o sprawach, o których mam jakieś tam pojęcie. Także będę raczej tutaj mówił o sprawach rapowo-tatuatorskich. Wiadomo, to cały czas ewoluuje, więc nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. A co mi się nasunęło? Wczoraj byłem na tutaj koło brzeskiej siłowni spompować swoje flaki. No i z głośników niejednokrotnie leciał 50 cent. No i przypomniała mi się akcja z Warszawy na Torwarze lat temu, naprawdę wiele. Graliśmy przed G-Unit. Właściwie bym nie powiedział, że graliśmy koncert, bo było to tak, że przed samym występem G-Unit, 50 Cent, Lloyd Banks, Tony Yayo, graliśmy, ja grałem z Killers Group jeden numer, a były to manewry, i Płomień 81, PZ Onar też grali jakiś jeden numer, nie pamiętam dokładnie jaki, i to był koniec. Dwie ekipy wjechały, zagrały po jednym kawałku i wychodzili oni. No ale wspominam to zajebiście, tym bardziej, że podobno te dwa numery zostały wybrane drogą selekcji przez ich ekipę, no żeby jakoś dopasować support przed ich koncertem do jakichś tam ich klimatów. A nie ma tutaj co ukrywać, że na pewno tutaj największą robotę odegrał beat do manewrów, który wyskrobał Chopin Rapu Mateo. Na tamte czasy, nawet na te czasy, to ten beat naprawdę jest światowa puła. Wydaje mi się, że naprawdę nie odstaje, a nawet lekko skrobie po piętach tym amerykańskim producentom. No Mateo jest naprawdę, wyprzedza o epokę w przód. Brzmieniowo, pomysłowo ma, wydaje mi się, dobre też oko do wyboru sampli, jeśli już sampluje, a chyba zdarza mu się to bardzo rzadko. Z samego koncertu powiem wam, że coś tam pamiętam. Był to okres jeszcze ciężkiego karate. Pojechaliśmy tam na kilka aut. Pojechaliśmy tam na kilka aut. Na scenie też nas było tam naprawdę wielu podczas grania manewrów. Kolejnymi autami jechał Peja ze swoją ekipą, czy z nami, nie pamiętam, ale wiem, że Rychu też tam był. Było naprawdę turbo wesoło. Samym 50-ką żeśmy się niestety nigdzie nie mogli przeciąć, bo cały czas był obstawiany przez swoich czarnoskórych, bezszyjnych kolegów. Więc tylko gdzieś tam żeśmy się minęli. Pamiętam, że gdzieś tam żeśmy się spotkali spojrzeniem, broń Boże, żadnym romantycznym. No i co, mam wrażenie, powiem wam, że przed chwilą sprawdziłem jego wzrost i jestem zdziwiony, bo myślałem, że koleżka jest mega niższy, a ma 1,83 m w ogóle. Więc jeśli ktokolwiek uważa, że 50 Cent jest knypkiem, no to ktoś powie, że 1,80 m nie jest knypkiem. Po prostu chyba jest tak nabity tymi mułami, że dlatego wygląda jak taka kulka może. No i co? Fajna przygoda. Fajnie, że można było sobie coś takiego wpisać w życiorys, zagranie przed taką światową gwiazdą. Wiadomo, nie jest to najbardziej górnolotne rapowe klimaty, ale powiem wam, że właśnie klimaty siłownia, jazda rowerem, jak najbardziej mogę sobie odpalić 50 Centa i spoko mi się jedzie.
Chodzi o jego melodyjność i dobór bitów, które mi pasują. Także w jakimś tam stopniu podchodzi mi koleżka. A propos jeszcze manewrów, to rzeczywiście też im dużo zawdzięczam, bo no nie ukrywam, że moja popularność w tamtych czasach mocno wzrosła przez ten numer. No był to swego czasu naprawdę hicior, do dzisiaj wszędzie tam widzę, że lata po jakichś stacjach radiowych, internetowych, więc nie traci na rozpędzie, przeżywa cały czas kolejne swoje jakieś przeżywa kolejne jakieś i nie mam słowa, wiecie o co chodzi, cały czas jest gdzieś tam z tyłu głowy słuchaczy, którzy kiedyś słuchali, zauważam, że też młoda wiara czai ten numer, także gdzieś na pewno na niego muszą wpadać. To było na tyle. 50 Cent, manewry, manerwy, manewry. Chyba też nie przypadek. Dzięki Wam bardzo. Dzisiaj jest zajebista pogoda w koło brzegu, także sobie spacerujemy plażą. Pomyślę, o czym jeszcze nawinąć. Na pewno wezmę ten pęk, o którym mówiłem, pęk tych plakietek na backstage. Będę losował i po prostu o danym koncercie może coś opowiadał. Będzie ciekawie, niestety nie mam go ze sobą. Po powrocie tak zacznę robić, a tymczasem będę sobie przypominał, co jeszcze ciekawego z wyjazdów koncertowych mógłbym Wam opowiedzieć. A czego Wam opowiedzieć nie mogę, to niestety nie mogę Wam opowiedzieć. Co się dzieje na koncertach? Czasami zostaje tylko na koncertach. Trzymajcie się, narka. Bleh!